24 minuty po godzinie 11. Marcin Wikło, witam ponownie. To telewizja w Polsce.pl i ciągle przedpołudniowy program. Teraz naszym gościem jest Anna Szelang, zastępca dyrektora Biura Poszukiwania i Identyfikacji IPN. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Ja tak trochę banalnie stwierdziłem w jednym z komentarzy, że ta uroczystość, która odbyła się w ubiegłym tygodniu w Pałacu Prezydenckim, gdzie poznaliśmy kolejne 22 nazwiska zidentyfikowanych, była bardzo wzruszająca, ale tak naprawdę każda jest z tych konferencji wzruszająca, prawda? I dla rodzin, i dla wolontariuszy, i dla pracowników Instytutu. To prawda. Przede wszystkim to jest wyjątkowy dzień dla rodzin. To jest ich święto, ich dzień, kiedy po kilkudziesięciu latach dowiadują się, otrzymują potwierdzenie o odnalezieniu szczątków ich bliskich, kiedy od tej pory tak naprawdę mogą sprawować kult po osobie zmarłej. To jest wyjątkowe święto też dla państwa polskiego, które w taki sposób pokazuje, że jego instytucje robią to, co do nich należy. Przywracają chociaż przywracają pamięci te niesamowite osoby, naszej narodowej pamięci, a jednocześnie w jakiś sposób próbują zadośćuczynić temu, co się wydarzyło w wyniku tych straszliwych zbrodni. My, prowadząc prace poszukiwawcze, tak naprawdę docieramy do korzeni tej zbrodni i odnajdując szczątki naszych bohaterów, identyfikując ich, tę zbrodnię obnażamy. Kogo odnaleziono, jakie nazwiska poznaliśmy tym razem? Popatrzmy, to taki krótki film przygotowany przez Biuro Poszukiwania i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej.
Prezydent Andrzej Duda po raz kolejny podkreślił, że to nie ci bohaterowie odzyskali godność, ale Polska odzyskała godność, odzyskując ich, wyrywając ich z niepamięci. To chyba wyjątkowo celna i trafna uwaga. Te osoby, ci bohaterowie tej godności nigdy nie stracili. Oni ją mieli, oni ją zachowali przez cały czas trwania ich tragedii. Warte podkreślenia jest, że te 22 osoby, te identyfikacje, ten dzień mógł nastąpić w związku z pracami Instytutu Pamięci Narodowej, które trwały wiele lat i w wielu miejscach, bo mieliśmy identyfikację szczątków, które zostały odnalezione jeszcze w 2012 roku na Łączce, w 2014 roku w Białymstoku, w 2016 roku w Starym Grodkowie, ale również w 2017 roku na Białorusi, Pochoście oraz na Łączce czy w Lublinie oraz w Kielcach. To jest wiele miejsc. Patrząc na tą mapę, rzeczywiście bardzo szeroko było, od Poznania tak na zachód patrząc i do Pochostu na Białorusi, tam odnaleziony Stefan Komar, żołnierz Korpusu Ochrony Pogranicza. To pokazuje, jak szeroki jest zakres biura poszukiwań i identyfikacji, tak naprawdę dlaczego to biuro musiało powstać. To prawda, ilość tych miejsc uświadamia, jak wiele pracy zostało wykonane, ale też jak dużo pracy jest przed nami. My w tej chwili układamy harmonogram na 2018 rok i tych miejsc jest już blisko 50, również poza granicami Polski. Jest to ogromna praca i mamy nadzieję, że konferencja identyfikacyjna w tym roku jeszcze jedna przynajmniej się odbędzie. 22 nazwiska, to znaczy, że rzeczywiście jakby ruszyła ta machina do przodu, bo ostatnio te konferencje, które były dużo bardziej skromne, tak? To było po kilka nazwisk, teraz 22, tak jak pani mówi, to jest efekt pracy sprzed kilku lat nawet. No i co człowiek, to historia, można powiedzieć. Poznaliśmy na przykład odnalezione nazwisko pani Stefanii Zarzyckiej, jej córka Magdalena Zarzycka, urodzona na zamku w Lublinie, jej matka po narodzinach córki półtorej godziny później zmarła. Pani Magdalena Zarzycka razem z wnukami odbierała tą notę identyfikacyjną. To za chwileczkę w tym momencie widzimy na zdjęciach to, co działo się w Pałacu Prezydenckim. To rzeczywiście był chyba najbardziej wzruszający moment tej konferencji identyfikacyjnej. Wszyscy zobaczyli tę historię, o której kiedyś czytali. Pani Magdalena, która przez 2 lata wychowywały więźniarki w więzieniu na zamku w Lublinie, później była wychowywana w sierocińcu, mogła właśnie w końcu odebrać notę i przede wszystkim będzie mogła zapalić świeczkę na grobie swojej mamy. To prawda, tak jak mówię, co człowiek, to historia. Jest też historia dwóch braci, których no po DNA nie można było rozpoznać, który z nich został odnaleziony. Wiadomo, że szczątki tylko jednego z nich zostały odnalezione. Z Grodkowa mieliśmy tak naprawdę 3 identyfikacje, między innymi właśnie bracia Maślankowie, ale również 2 inne osoby. To jest dla nas również wielki sukces, bo pamiętajmy, że w Starym Grodkowie szukaliśmy szczątków żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ze zgrupowania Henryka Flamego Bartka, którzy zostali zlikwidowani na skutek straszliwej operacji, straszliwej zbrodni w 1946 roku. Tak, operacja Lawina, która miała na celu fizyczną eliminację całego oddziału. To było ponad 150 osób. Zostały w 3 transportach wywiezione z Żywiecczyzny. Mieli udać się na zachód. Podzielono ich właśnie na 3 grupy. Nocą podczas kolacji wstrzyknięto do alkoholu środek nasenny, po czym w wyniku eksplozji wysadzono ich w powietrze. I te szczątki pan profesor Szwagrzyk wraz ze swoim zespołem odnalazł w 2016 roku w Starym Grodkowie. Był to wynik wielu lat poszukiwań, więc te identyfikacje są nam szczególnie bliskie, bardzo ważne. Pani mówi 50 miejsc zaplanowanych na ten rok, to rzeczywiście szeroki zakres poszukiwań. Ja zawsze z tęsknotą patrzę na wschód, bo tam zawsze były duże problemy, aby na kresach II Rzeczpospolitej prowadzić te prace. Wiemy, że na Litwie będzie to możliwe, na Białorusi być może, a co z Ukrainą? Liczymy, że prace na Ukrainie będą możliwe. To tak naprawdę w mojej ocenie możliwość prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych nie powinna podlegać jakimkolwiek negocjacjom. Prawo do pochówku osób
poległych, zamordowanych jest ich prawem pierwotnym, które przysługuje bez względu na okoliczności. Więc możliwość prowadzenia prac poszukiwawczych w ogóle nie powinna być dyskutowana. Natomiast wiemy, że są trudności, zwłaszcza zaostrzyły się również w związku z nowelizacją ustawy o IPN, zmianami dotyczącymi penalizowania, znaczy podkreślenia, iż penalizowane są również zbrodnie nacjonalistów ukraińskich. Liczymy jednak, że będziemy mogli nawet w tym roku jeszcze te prace rozpocząć. No i aby tak było. Pani dyrektor, łączka ta warszawska najbardziej znana ze wszystkich, choć profesor Szwagrzyk podkreśla, że każdy powiat w Polsce miał swoją łączkę. Tak naprawdę tutaj prace zostały w Warszawie zakończone, teren jest na pewno oczyszczony, wiemy, że w ziemi nikt nie został. Czekamy na kolejne identyfikacje. Jeśli chodzi o łączkę, pamiętajmy, że w 2017 roku odnaleziono w wyniku prac ekshumacyjnych kilka tysięcy fragmentów szczątków ludzkich zniszczonych poprzez pracę koparek, które w latach 80. przygotowywały miejsce pod pochówki. To była zupełnie inna praca niż poprzednio, gdzie były całe szkielety odnajdywane. Tak, więc mamy do czynienia naprawdę z dosyć trudnym procesem identyfikacyjnym. Jedna z osób, których tożsamość została ogłoszona 1 lutego, została zidentyfikowana po jednym fragmencie tak naprawdę kostnym, więc to jest naprawdę bardzo skomplikowane, ale liczymy, że jeszcze w tym roku usłyszymy również nazwiska ofiar z łączki. Pan prezydent Andrzej Duda mówił o pewnej czułości, z jaką wykonują swoją pracę i pracownicy IPN i wolontariusze. Widział to na własne oczy, bo był na łączce. Czy takie wizyty polityków na łączce, czy to w miejscach waszej pracy, to jest coś wskazanego, czy to jest coś, co zaburza pracę? Na pewno nam deorganizuje chwilowo tą pracę, ale ma ogromnie ważny wpływ i pozytywny wpływ na szerzenie jak gdyby świadomości wśród społeczeństwa o tym, co jest ważne. Wiele osób, które nigdy nie były na łączce, które miały co do tego stosunek dość obojętny, po wizycie tam zmieniały swój stosunek w sposób dosyć było to dla nich po prostu takim wstrząsem, że zupełnie inaczej postrzegały tę sytuację. Warto przypomnieć, że pan prezydent Andrzej Duda, który w maju był na łączce, oddawał honor szczątkom odnalezionych żołnierzy, stał dokładnie nad jamą grobową, z której zidentyfikowano wspaniałego lotnika Michowskiego, który w 1947 roku przyjechał do Polski z Anglii po to, żeby służyć w wojsku, i został aresztowany po wielu miesiącach i oskarżony niesłusznie o spisek wojsku, został stracony, zamordowany i właśnie pochowany na łączce. I to nazwisko poznaliśmy teraz w ubiegły czwartek, również pośród tych 22. Panie dyrektorze, zapytam jeszcze tak o tą nowelizację ustawy o IPN. Wy jesteście biurem poszukiwań, no to jest jakby osobna jakby jednostka wydzielona w ramach Instytutu oczywiście. Czy całe to zamieszanie wokół nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej wpływa jakoś na pracę biura? W tej chwili realnych zmian nie odczuwamy. Natomiast na pewno, jeśli będzie sytuacja z Ukrainą nie ulegnie rozwiązaniu, to oczywiście będzie to również przyczyna takiego stanu rzeczy. Podczas pobytu pana prezydenta Andrzeja Dudy i spotkania w Charkowie z prezydentem Poroszenką, no padły pewne deklaracje, teraz czekamy chyba na ich realizację, tak, skoro to na szczeblu prezydentów zostało powiedziane, że prezydent Poroszenko zrobi wszystko, aby te prace odblokować, no to tak chyba powinno się stać. Liczymy, że tak będzie. Myślę, że informacje, które są publikowane w sieci przez szefa ukraińskiego IPN-u, należy traktować marginalnie, że nie jest to tak naprawdę wyraz stanowiska państwa ukraińskiego, że strona rządowa, strona prezydencka będzie, ten dialog z ich strony po prostu będzie możliwy. Dziękuję bardzo. Anna Szeląg, zastępca dyrektora Biura Poszukiwania i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej, była gościem telewizji w Polsce.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A już za chwileczkę, proszę państwa, wywiad gospodarczy. Stanisław Koczot i Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Polskiego Związku Leasingu. Zapraszam, zostańcie państwo z nami.